przed sezonem to jest zawsze tak fajnie, łatwo się lekko mówi o tym wszystkim. Co mogę powiedzieć, chłopcy bardzo ciężko pracują, mają prawo być zmęczeni. Ta nowa historia to jest tak i dosłownie i w przenośni oczywiście, bo jest wielu nowych zawodników. Tak naprawdę bardzo niewielu chłopaków zostało. Dużo młodych, nowych twarzy chętnych do gry, do pokazania się w plus lidze, do trenowania, do ciężkiej pracy. I z tego chyba jestem tak najbardziej zadowolony, że drużyna nie myśli o tym, co robi. Nie, źle to brzmi, nie myśli o tym, co robimy, myślą o tym, co robimy, ale nie zastanawiają się, nie kalkulują, tylko trenują i pracują ciężko, wierząc w to, że to ma sens. Ja za to biorę odpowiedzialność, żeby to miało sens, mam nadzieję. Kilka ciekawych twarzy. Myślę, że sprawimy kilka niespodzianek, że sprawimy trochę radości kibicom w Radomiu na hali. Jest to ciekawe, teraz wam powiem takie spostrzeżenie. Miałem okazję troszkę pobyć w innych środowiskach siatkarskich i sam sobie nie zdawałem z tego sprawy, jak co znaczy marka Plus Liga za granicą. Wszyscy chcą grać w Plus Lidze. Wiadomo, pieniądze, kontrakty. Ale spostrzeżenie jest takie, że naprawdę wszyscy zawodnicy chcieliby grać w Plus Lidze. Są to różne pułapy finansowe, ale generalnie wszyscy by chcieli grać w Plus Lidze, wszyscy by chcieli pracować w Plus Lidze. Jesteśmy takim rynkiem topowym, najlepszym, nie wiem, czy z Ligą Włoską porównanie, ale wszędzie, gdzie słyszałem, by Plus Liga, Plus Liga. Chcielibyśmy sprowadzić zawodników do Plus Ligi. Ja chciałbym grać w Plus Lidze. Jest to moje marzenie, pracować w Plus Lidze jako scout, trener przygotowania fizycznego. To naprawdę tak z środka, z tego naszego środowiska, wiemy, tak, super, Plus Liga, rozwijamy się, gramy co roku, tak, konkurencyjność, pierwsza z ostatnią może przegrać. I tak zawsze było w Plus Lidze, że jadąc do, i to obcokrajowcy tego nie potrafili zrozumieć, przychodząc, zawodnicy, trenerzy, że jadąc na mecz z ostatnią drużyną, trzeba być tak samo skoncentrowany, a może nawet bardziej, jak z tą, która sąsiaduje w tabeli. I tu myślę, że chyba mimo tego, że my siebie doceniamy i wartościujemy w odpowiednim momencie, to jeszcze możemy spojrzeć na to, gdzie jesteśmy, jakimi szczęśliwcami jesteśmy, że pracujemy dla Plus Ligi, ja pracuję, ty pracujesz dla Plus Ligi, pracujemy w tym środowisku i doceniając to, to też jest chyba jakaś motywacja do lepszej pracy dla nas. Przed telewizory zapraszam, jeśli nie macie okazji przyjść na halę, naprawdę warto oglądać, realizacja tego jest kapitalna. Mecze będzie bardzo dużo ciekawych meczów, na pewno emocjonalnych, nie zawsze na najwyższym poziomie, bo tak się nie da, ale emocji będzie na pewno dużo. Zapraszam na mecz Czarnych, Enea Czarnych Radom z Lukiem Lublin, Lukiem Bogdanka Lublin, chyba nawet jest taka pełna nazwa. Na pewno nasi kibice pojadą do Lublina, a tych, co nie pojadą, zapraszam przed telewizor, godzina 20, piątek 20.